Czy przejawia też jakieś talenty muzyczne po mamie? Tak, ma bardzo dobry słuch. Lubi sobie pośpiewać, ale jak tylko widzi, że go nagrywam, albo mówię mu zaśpiewaj jeszcze raz, to już się wstydzi. To już mówi, ja się wstydzę śpiewać, ale słyszę, że ma dobry słuch. Na przykład mój ostatni singiel This is the Moment umie cały. Niekoniecznie są to słowa angielskie, ale takie wiesz, mama wszystko wie. Bo wasz synek pewnie jest dwujęzyczny i po polsku i po angielsku pewnie jest super śmiga. Po polsku, po angielsku troszeczkę, bardziej po włosku i po rosyjsku. Czyli poliglota, już malutki poliglota. No ja po prostu poprosiłam moich rodziców, którzy są z Ukrainy, właśnie żeby rozmawiali z nim po rosyjsku, bo na Ukrainie są dwa języki i ojczystym językiem moich rodziców właśnie jest rosyjski, ja też znam ten język. Nie zważając na to, co się dzieje teraz na Ukrainie. Ja po prostu mówię tylko o tym, że język rosyjski na Ukrainie jest i to był kiedyś taki stacjonarny język. Więc poprosiłam moich rodziców, żeby mówili z nim po rosyjsku i on dzięki temu się nauczył, bo był miał tak dziadek, babcia po rosyjsku, mama po polsku. Mi nie pozwala, nawet po angielsku z nim, więc on ma tak jakby tutaj we Włoszech, tu jakaś tam pani, którą zna ciocia, coś. Włoski. I on mówi po włosku, tylko że nie wiem co do końca, bo ja nie znam. Więc nie wiem, czy dobrze. A powiedz mi, czym on cię potrafi jeszcze zaskoczyć? Zaskakuje mnie każdego dnia. To jest bardzo ciepłe, kochane dziecko. Bardzo jest ruchliwy, potrzebuje dużo uwagi i ruchu. Cały czas chce grać w piłkę. A ja go tam mówię, Liam, dawaj, no chodź, policzymy. Ale on umie już liczyć, dodawać. Już bardzo, bardzo fajnie się rozwija, cieszy się. No i oczywiście kładziemy tam nacisk na tą edukację, żeby... Ale też nie chcę mu zabierać dzieciństwa. Więc chcę, żeby był po prostu szczęśliwy. Wspomniałaś tutaj właśnie o tym, że pomału tak już się zadamawiacie w Warszawie. Czy to będzie wasze... To będzie taka wasza ostateczna destynacja po zakończeniu kariery Wojtka? Zobaczymy. Nie wiem. Na pewno mamy tutaj dom i na pewno chciałabym tutaj być. Ale nie wiem, czy od razu po zakończeniu kariery, czy na przykład damy sobie jeszcze rok jakiś szalony gdzieś, gdzie jest cieplutko, żeby trochę odpocząć, bo jednak 10 lat czekam na mojego męża, aż będziemy mieć wolną sobotę. Niedzielę, kiedy będziemy mogli pójść do kina, kiedy będziemy mogli po prostu w weekend sobie poleżeć w łóżku, a tak on ma treningi codziennie, ma te takie marne 4 tygodnie wakacji, ale nie ma ani soboty wolnych, ani dzień po meczu, w dniu meczu idzie do hotelu, no wiesz, czekam na niego cały czas, więc chciałabym ten rok pierwszy po karierze po prostu nacieszyć się sobą, rodziną i takim zwykłym życiem, takim wiesz, takiego człowieka, który wiesz, od poniedziałku do piątku ma pracę, a w weekendy ma dla rodziny. Ale w święta Bożego Narodzenia pewnie spędzicie razem. Oczywiście, że tak, zawsze. Dla nas tradycją jest wakacje, tydzień z rodziną, czyli cała rodzina Wojtka, moja rodzina, łączymy nas wszystkich, około 15 osób, zawsze wakacje i święta, co roku, od momentu jak się poznaliśmy. Macie jakieś takie wasze rodzinne tradycje, które lubicie kultywować? No naszą tradycją jest przede wszystkim to, że musimy się zobaczyć. I jakby nie ma bata, po prostu musimy być razem, cokolwiek się nie dzieje. Wymyślamy te miejsca, w których będziemy się spotykać, więc to jest nasza tradycja. Nie liczą się prezenty, liczy się po prostu obecność i bycie razem.